Cześć kochani, witam Was serdecznie i dzisiaj zapraszam Was do filmiku, w którym porozmawiamy sobie o zapachach, które są dosyć osobliwe. No, będą to perfumowe osobliwości. Raczej tutaj zmierzyliśmy w kierunku niszy. Wszystkie te zapachy, o których Wam opowiem dzisiaj, są niszowe. Nie ma ich też jakoś specjalnie dużo, ale myślę, że w tym przypadku co za dużo, to niezdrowo, ponieważ są to zapachy, tak jak mówiłam, dosyć osobliwe i zapachy, które zdecydowanie nie przypadną każdemu do gustu. I tutaj nawet nie mówię o tym w takim kontekście, jak na przykład w kontekście killerów, jakichś tam, wiecie, mocno ciężkich, kultowych, zawiesistych, kwiecistych zapachów, tylko po prostu są to zapachy, które no, wzbudzają jakieś takie emocje, niekiedy nawet bardzo, bardzo negatywne, wzbudzają wzdryganie nozdrzy i twarzy i w ogóle wszystkiego, co tylko jest możliwe. Niektóre z tych zapachów uważam są całkiem spoko, jeden z tych zapachów, które tutaj zaprezentuję, uwielbiam, możecie się domyślać, który, ale o tym za chwilę, ale też są tutaj zapachy, które nawet mi niekoniecznie przypadły do gustu, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zostańcie ze mną. Oczywiście witam wszystkich nowych widzów, serdecznie zapraszam do subskrypcji, do komentowania, im Was więcej tutaj, tym więcej chęci do działania, tym więcej nowych tematów, nowych treści. Obecnie też pojawiają się filmiki właśnie o treściach niszowych, ale mam nadzieję, że moje opowieści Was nie nudzą i jesteście zainteresowani i też jakoś zachęcam Was do testowania. No nie ukrywajmy, że tutaj w przypadku tych zapachów niszowych flaszki na ekranie nie pojawią się zbyt często, jeżeli chodzi o takie, wiecie, flaszki, które ja trzymam w rękach, ze względu na cenę, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie po prostu trochę takich odlewek pokupować i potestować, bo też oczywiście, no tak jak tutaj też tytuł wskazuje na to, nie wszystko nadaje się do noszenia, a pomyślałam, znaczy do noszenia, no przeze mnie, albo nie wszystko będzie, wiecie, Wam pasowało. Więc lepiej sobie najpierw przetestować, niż zrobić jakiś taki zakup w ciemno, którego możecie naprawdę gorzko pożałować. Także tutaj, no jak zwykle będą tam się pokazywały flaszeczki, jak to tam wszystko wygląda, a ja Wam opowiem o 7 zapachach. Jednego z tych zapachów, o których tutaj będę mówiła, nie mam, ale to za chwilę, to będzie ostatni zapach, ale no to do tego dojdziemy. Nie mam go, ale też go nigdy nie wąchałam, ale dobra, dlaczego się znalazł w tym zestawieniu, to powiem za moment. Pierwszym zapachem, który jest mega, mega dziwny, to jest zapach, którego próbkę dostałam od Eweliny po raz kolejny. Pozdrawiam Cię, kochana, serdecznie. Ewelina powiedziała, że wyśle mi też próbki, które tam testowała, ale po prostu już nie będzie ich testować. Jakieś resztówki zostały i po prostu przekazała mi je dalej. Ja się bardzo, bardzo cieszę, no bo tutaj też oczywiście posłużyła mi ta próbka do filmiku. Też mogę jakieś swoje wrażenia na ten temat powiedzieć. Tutaj też Wam będę czytała skład, bo nie ma tego za dużo, a wiecie, że ja uwielbiam długie filmy robić, więc przeczytamy sobie skład, żebyście też mniej więcej wiedzieli, co się znajduje w tych zapachach. I pierwszy zapach, o którym będziemy mówić, to jest zapach marki Olympic Orchids. Jest to Tropic of Capricorn, czyli równik... Teraz się, zwrotnik koziorożca, chyba tak, mam nadzieję, że się nie wygupiłam, zwrotnik koziorożca, równik koziorożca, chyba nie ma czegoś takiego, jest zwrotnik koziorożca, dobra, nie będziemy tutaj teraz geografią strzelać, prawdopodobnie, znaczy na pewno wiem, o co chodzi, być może to przekręciłam, jeżeli chodzi o tłumaczenie, nieważne, to jest zapach naprawdę bardzo, bardzo osobliwy, tutaj on w sobie ma białe kwiaty, tuberozę, więc no, byśmy powiedzieli, że coś takiego w moim guście. I tak, Ellen Covey stworzyła ten zapach, tak jak wszystkie chyba zapachy z Olympic Orchids, ona jest założycielką marki i głównym nosem tam. I tutaj tak, co mamy w tym zapachu? Jest hyrax, ambra, mango, osmantus, tuberoza, plumeria, benzoes, jaśmin, drzewo sandałowe, magnolia, nuty zielone, wanilia, bourbon. I powiem Wam, że ten zapach jest niezwykle zwierzęcy, bardzo, bardzo zwierzęcy. Tutaj z tej fiolki jest intrygujący dosyć. Pachnie takimi przejrzałymi owocami. Pachnie bardzo... taką benzynową nutkę w sobie ma, ale bardzo, bardzo przypomina mi po prostu zapachy z zoo. Naprawdę, jest to dla mnie zoo w płynie.
I muszę Wam powiedzieć, że komentarze na Fragrantice na temat tego zapachu, tej international, tej międzynarodowej są przezabawne. Pierwszy komentarz chyba właśnie mówi o tym, że jest to zapach przywołujący na myśl kopulujące zwierzaki przy, wiecie, otoczone jakimiś przejrzałymi owocami i martwym ciałem innego zwierzęcia. I myślę, że nie jest to dalekie, nie jest to dalekie od, no wiecie, od prawdy. Generalnie tutaj z tej fiolki, no tak dosyć intryguje i tak dalej, ale jest to dosyć dziwny zapach, który przywołuje pewien niepokój, jak dla mnie, takiego, wiecie, tropikalnego lasu nocą. Tak bym powiedziała, że jesteście w takim tropikalnym lesie nocą, jest kompletnie ciemno, jest zapach właśnie jakichś dzikich zwierząt wokół oraz właśnie takich przejrzałych owoców, i gdzieś w tyle czai się niebezpieczeństwo. Ja odczuwam w ten sposób ten zapach. No jest to taki, te zapachy w ogóle Olympic Orchids, takie dosyć te co testowałam, znaczy to wielce testowałam, Tropic of Capricorn i ten Mardi Gras, o którym był, czy też będzie osobny filmik, ale to już temat na inną okazję. Mają w sobie te zapachy pewien mrok i doceniam nawet, mimo że nie chcę nosić tego zapachu, doceniam za po prostu kreatywność i tutaj właśnie jest to zapach taki mocno owocowo-zwierzęcy, ta tuberoza też tutaj wybrzmiewa tak bardzo w połączeniu z tymi nutami zwierzęcymi, ona też wybrzmiewa tak dosyć dziko, animalnie, trochę takiego mdłego odorku dodaje, także jest to naprawdę coś bardzo, bardzo mocarnego. Ale też takiego, no dla mnie, powiem Wam, na mojej skórze tak trochę chyba nienoszalnego. Jak psiknęłam na siebie tylko troszeczkę, bo no raczej chyba nie jest to zapach, który bym chciała czuć cały dzień. Jak psiknęłam to na swoją rękę, to po prostu typowe zoo. I powiem Wam śmieszną rzecz, że byliśmy właśnie w zoo w grudniu, na początku grudnia. I jak weszliśmy na wybieg dla nosorożców, to poczułam Tropic of Capricorn, też we Wrocławiu jest afrykarium. Jak tam weszliśmy do tego afrykarium, to tam też jakieś takie zwierzęta były, hipopotamy chyba, czy coś takiego, tak myślę, że chyba hipopotamy teraz przenieśli w ogóle do afrykarium, albo było to coś innego, ale w typie hipopotama i również czułam Tropic of Capricorn, no te zwierzaki tam w zoo wiadomo, że niektóre żywią się tymi owocami różnymi, jakąś tam zieleniną i w połączeniu z zapachem ich ciała wychodzi tam ten zapach. Więc tutaj to nie jest raczej filmik, wiecie, rekomendujący Wam zapachy. Poniekąd, ale o tym za chwilę. Tylko jest to takie, no tak jak mówię, no perfumowe osobliwości. Coś ciekawego, coś zupełnie innego, ale niekoniecznie nadające się do noszenia. No także tutaj mamy wybieg dla hipopotamów tudzież nosorożców, także jeżeli chcecie, uwielbiacie zapach zoo i chcielibyście zamknąć go w perfumach, to myślę, że Tropic of Capricorn od Olympic Orchids będzie idealnym do tego zapachem, natomiast nie ma go obecnie na stronie Lulua dostępnego. Mam nadzieję mimo wszystko, że będzie, bo jest to coś ciekawego, godnego przetestowania tak na dobrą sprawę, więc dlaczego by nie? Drugim zapachem jest, no nie mogło go tutaj zabraknąć i to jest właśnie miłość zapachowa, którą Wam polecam, ale to już wiecie, że jest to Tyrannosaurus Rex od Zoologist, natomiast musiał się znaleźć w perfumowych osobliwościach, bo zdecydowanie nie jest to zapach, który przypadnie do gustu, myślę, że większości osób, o ile ktoś lubi pachnieć dymem z komina, igłami leśnymi, wiecie, zimowym powietrzem właśnie nasączonym jakimś takim igliwiem, zielonością i palonymi białymi kwiatami, to myślę, że pachnie nawet przez flaszkę, to myślę, że nie będzie to zapach dla Was. Natomiast o dziwo ten zapach wcale nie drażni tak otoczenia. Tutaj też mnie ostrzegano w komentarzach, że mogę się spotkać ze ścianą i że niektórym się może ten zapach nie podobać. Tak jak mówiłam, mój mąż bardzo, bardzo lubi ten zapach, bardzo mu się podoba. Nawet jeden komplement usłyszałam, że ładnie pachnie, także i to nie od męża. I nawet moja mama powiedziała, że zapach jest całkiem przyjemny, może nie urywa, ale też nie jest jakiś, wiecie, męczący. Więc no jak na razie na plus, jeżeli chodzi o T-Rexa, przecudowny zapach spalonego drewna, spalonej zieloności, jest to bukiet białych kwiatów.
wrzucony do wulkanu, wrzucony do lawy, eksplodujące drzewa, eksplodujące kwiaty. Taki był zamysł perfumiarza, którym jest Antonio Gardoni, który bardzo, bardzo mi imponuje jako perfumiarz i powiem Wam, że jest jeszcze jeden zapach stworzony właśnie przez niego. Jeden tam z wielu, ale jeszcze jeden w stylu T-Rexa, nazywa się Lita i jest on chyba marki Bogue, której właśnie właścicielem jest Antonio Gardoni. Porównują ją bardzo do T-Rexa, tą Litę. Podobne dosyć składniki, tylko że podobno bardziej białokwiatowy, więc... Tylko niestety nigdzie niedostępny, nawet na perfumerii Luluan nie jest dostępny, więc nie mam pojęcia, nie mogę sobie przetestować. Na żadnej perfumerii polskiej nie jest dostępny ten zapach, także wielka, wielka szkoda. Trzeba by było gdzieś tam, wiecie, sprowadzać ze Stanów, a cena wcale nie jest niska, niestety. Także na razie pozostanę przy T-Rexie, ale myślę, że wszystkie kompozycje Antonio Gardoniego bym chciała poznać, bo naprawdę jest to szalony perfumiarz, który uwielbia kreować chaotyczne perfumy, z których później wyłania się coś pięknego i to jest właśnie T-Rex. Gwoli tylko tutaj, żeby sprawiedliwości stało się zadość, przeczytam Wam nuty zapachowe, natomiast cały filmik o T-Rexie jest, więc jeżeli jesteście zainteresowani moimi wrażeniami na temat tego zapachu, no to filmik już był, jest i będzie, także można sobie w każdej chwili odpalić. To jest ten filmik z tytułem Niespodzianka od Zoologist, ale ja prawdopodobnie ten tytuł być może zmienię, żebyście wiedzieli, że to po prostu T-Rex. I tak, w głowie mamy jodłę, liść laurowy, czarny pieprz, gałkę muszkatołową, neroli, bergamotkę, serce magnolia, czampaka, róża, geranium, ylang ylang, osmantus jaśmin, baza żywica, kadzidło, kiara, olibanum, inaczej olej jałowcowy, skóra, cywet, paczula, cedr, drzewo sandałowe, wanilia. Przecudowny zapach, uwielbiam. Oh, mega, mega się cieszę, że jest w mojej kolekcji, ale Wy to już wiecie, ja tutaj się nie będę zachwycała. Jeżeli uwielbiacie zapach palonego drewna, myślę, że Tyrannosaurus Rex jest dla Was. Przecudownie wybrzmiewa w zimnym powietrzu, także to jest mój ukochany T-Rex, uwielbiam ten zapach. Dobra, kolejnym zapachem, o i widzę, że kolejnym zapachem jest zapach, którego tutaj sobie nie przyniosłam, natomiast mam go w swoich zbiorach w próbce od Viziu, pozdrawiam serdecznie również. Mam, testowałam, nie jestem koniecznie przekonana, czy bym chciała swoją flaszkę, raczej nie, no ale jest to taki zapach dosyć dziwny, jest to Etat Libre d'Orange Rien Intense Incense, czyli jest to taka wersja, no intensywna wody, którą mają... Za dużo chcę rzeczy naraz powiedzieć i oczywiście jak zwykle mi się miesza. Ma Etat Libre d'Orange w swojej kolekcji również zapach Rien, który był pierwszy. A to jest jakby taki flanker mocniejszy, bardziej kadzidlany Rien Intense Incense. Więc ja go testowałam i powiem Wam, że no jakoś tak nieszczególnie ten profil zapachowy mi podpasował, ale kupiłam sobie właśnie też próbkę w Lulua samego tego Rien, tego pierwszego oryginalnego i zobaczymy jak to tam będzie. Natomiast co tylko powąchałam tą próbkę, to już jakieś tam DNA tego Rien Intense Incense poczułam, także zobaczymy jak to się tam będzie plasowało, natomiast uznałam, że ten Rien Intense Incense, jest, który testowałam już na swojej skórze, jest zapachem na tyle dziwnym, na tyle też takim, który nie podpasuje każdemu, że powinien się tutaj znaleźć jako perfumowa osobliwość. I tak, w Etat Libre d'Orange nie zapisałam sobie oczywiście kto stworzył, ale to nic. W Etat Libre d'Orange mamy tak, kadzidło, skóra, aldehydy, mech dębowy, labdanum, paczula, bursztyn, kmin rzymski, czarny pieprz, irys i róża. I tutaj dla mnie ten zapach to jest przede wszystkim zapach takiej spalonej gumy na łące, takiej letniej łące. I wiecie, jakby ktoś po prostu przyjechał jakimś motocyklem czy jakimś autem i po prostu zaczął palić gumę na tej łące. Tutaj te aldehydy być może troszkę mnie rażą w tym zapachu, coś jest takiego zgrzytliwego w nim. Powiem Wam, że miałam go testować na swojej skórze trochę więcej, ale jakoś tak, nie wiem, czy się nie odważyłam, to może jest złe słowo, nie miałam po prostu ochoty na ten zapach. Natomiast później w bazie robi się on taki dosyć ciekawy, interesujący, bardziej taki kwiatowy, bardziej kadzidlany. Natomiast ta pierwsza faza tego zapachu, która trwa tak dosyć długo, gdzieś 3 godziny bym powiedziała,
troszeczkę nie pasuje, jakby nie, mi nie pasuje, więc no tutaj dla mnie to jest taka dosyć perfumowa osobliwość, ale być może, że zmienię zdanie po testach klasycznego Rie, które być może jest troszeczkę, no nie wiem, nie powiem, że lżejsze, ale troszeczkę może inaczej wybrzmiewa, może będzie bardziej takie, wiecie, jeszcze bardziej kwiatowe, czy coś w tym stylu, to zobaczymy. No tutaj te jakieś takie aldehydy pachną mi tak bardzo gumowo-benzynowo, coś w tym stylu. I ten profil zapachowy jest dla mnie troszeczkę męczący, ale jeżeli szukacie takiego właśnie zapachu, no tutaj raczej to nie, nikomu się chyba nie kojarzy z paloną gumą, chociaż być może, ale jeżeli szukacie zapachu palonej gumy na łące, no to Rien Intense Incense będzie dla Was, jeżeli lubicie mocne aldehydy. Natomiast zapach ma wbrew pozorom bardzo dużo pozytywnych opinii i też wiele osób porównuje go już w jego bazie do cięższej wersji Chanel numer 5, no to za sprawą prawdopodobnie tych aldehydów i kwiatów, które gdzieś tam się wyłagadzają i później brzmią tak bardziej, wiecie, wygładzenie delikatniej. Zobaczymy. Ja czasem mam tak, że po prostu muszę się przekonać, poczekać trochę i być może zapach będzie ze mną współgrał później, no ale jak na razie nie miałam ochoty używać, ale doceniam, jest to naprawdę interesująca propozycja zapachowa i zdecydowanie nie dla każdego, dlatego musiał się tutaj po prostu znaleźć. Kolejnym zapachem jest zapach, który też tylko troszkę testowałam na sobie, ale też nie wiem, czy będę chciała dalej. Jest to zapach, o którym mówiła też już Ania z kanału Anecznik. Pozdrawiam, kochana. Jest to zapach Franceski Bianchi Lover's Tale. I to jest według Ani opowieść kochanka, który wytarzał się w końskim łajnie. Po prostu jak usłyszałam to sformułowanie, to bardzo, bardzo się śmiałam, bo coś w tym jest, powiem Wam. Zapach jest intrygujący i to jest zapach taki, powiem Wam, na pograniczu zaciekawienia i odrzucenia. I co tutaj w ogóle mamy w tym Lover's Tale? Może na początku, żeby w ogóle mieć jakiś punkt zaczepienia. W głowie mamy miód, mimozę, aldehydy, bergamotkę, serce iris, heliotrop egipski, jaśmin, brzoskwinia, róża bułgarska, w bazie skórę, kastoreum, piżmo, labdanum, mech dębowy, drzewo sandałowe, wetyweria. No tutaj w tej bazie jest po prostu kakofonia wszystkiego, co najcięższe i bardzo takie trudne do strawienia. To serce kwiatowe jest przepiękne, przepięknie się tutaj przebija. Ja teraz nie będę tym sikała, bo naprawdę myślę, że zaraz Wam powiem dlaczego. Inaczej to bym się być może psiknęła, ale zaraz Wam powiem, dlaczego się nie psiknę. Baza kwiatowa, co ja z tą bazą kwiatową? W sensie ta frakcja cała kwiatowa, wyczuwam ją, ona jest ładna, taka okrąglutka, słodka, narkotyczna. Czuję trochę irysa, ale nie jest to taki nieprzystępny irys. On jest taki bardzo cielesny, taki seksualny wręcz, przepiękny. Naprawdę, no i można powiedzieć, że to jest taka opowieść kochanka. Tylko właśnie później wkracza tutaj, jak dla mnie, nie końskie łajno, ale benzyna. I to są takie kwiaty właśnie przepiękne, mocno narkotyczne, pachnące, oblane jak dla mnie benzyną. Tutaj jest prawdopodobnie odpowiedzialny za ten efekt kastoreum, czyli te wydzieliny z gruczołów bobrzych. Natomiast oczywiście nie jest to prawdziwe kastoreum, tylko jest to syntetyczne kastoreum, ale jest to zapach na wskroś dziwny. Podejrzewam, że tutaj to kastoreum być może miesza się z tą skórą, z tym piżmem, z tym mchem dębowym i to wszystko nam daje taki bardzo, bardzo, no, benzyniasty po prostu wydźwięk. Także są to takie kwiaty narkotyczne skąpane w benzynie. Gdyby troszkę tej benzyny może mniej dodać, mniej by była ta baza taka skondensowana, skoncentrowana na tych takich, no, mocno zwierzęcych, takich ciężkich woniach, myślę, że to by było lepsze. Ale co kto lubi, niektórzy uwielbiają ten zapach, wiem, że Ewelina bardzo lubi, ja być może jeszcze potestuję na sobie, natomiast tutaj nie przekonuje mnie to, a szkoda, nie przekonuje mnie to, że jak raz właśnie psiknęłam na rękę, czułam bardzo mocno, był to intrygujący, ciekawy zapach, będę musiała i tak przetestować, bo to jest taki zapach, no, w stylu, który lubię, duszny, narkotyczny, bardzo sensualny, taki odurzający, tylko że właśnie troszkę mnie zniechęca przed tymi kolejnymi testami ta benzyniasta baza, która czepiła się rękawa mojej kurtki i chyba przez tydzień czułam cały czas tylko i wyłącznie tą bazę pozbawioną tych kwiatów, które tak najbardziej bym chciała czuć, więc tutaj w tym zapachu jest trochę przesady.
Ciekawa jestem, jak odczuwają ten zapach ludzie tacy, wiecie, postronni, stojący przy Was, kiedy ten zapach od Was tam emanuje, kiedy projektujecie tym zapachem. No, ale im dłużej wącham, tym bardziej tylko kwiaty wyczuwam. No, także jest ciekawie, ale jest to taki twist, no, typowo nie dla każdego. Tutaj zdecydowanie ta baza może odrzucić i ta baza, zdecydowanie uprzedzam, trwa najdłużej i zostaje w ogóle na długo, bardzo na długo się utrzymuje, a tych kwiatów, no, niestety nie ma, znikają, a więc wielka szkoda jak dla mnie. No, ale to jest takie, wiecie, no, coś odrzucającego, ale coś przyciągającego, plus na to, że zapach jest naprawdę bardzo narkotyczny i sensualny. To mi się podoba. I tutaj kolejnymi trzema zapachami, to tak tylko pokrótce powiem Wam, że to są zapachy od marki Wolf Brothers. To też z próbki od Eweliny dostałam. I to są takie próbeczki. Mam tutaj wilka, wolf, mam bear i mam wisent, czyli bizon bodajże. Ewelina mi powiedziała, że wisent jest jej ulubionym zapachem z tej trójki, że na pewno się zaopatrzy we flaszkę. Ja sobie przetestowałam oczywiście jako pierwszy ten wisent po umyciu na noc, bo pomyślałam, że skoro ulubiony, no to ja też spróbuję. Niestety na mnie, już też mówiłam w linie, że na mnie niestety nie sprawdził się ten zapach, a wręcz przyprawił mi o takie jakieś lekkie koszmary. Są to ogólnie zapachy, które wywołują we mnie jakiś taki dziwny, pierwotny niepokój, bo to są takie w ogóle... Tu jest napisane Wild Slavic Fragrances, Wild Slavic Fragrance, czyli dziki słowiański zapach. No ten po prostu, ten zapach, nie wiem, dla Eweliny to jest łąka taka o poranku, taka rosa, wiecie, o poranku, coś takiego, a dla mnie, jak ja się po prostu tym spsikałam, to poczułam się... jakbym była w ciemnym lesie prowadzona gdzieś w ogóle w jakieś nieznane miejsce, do jakiejś chatki, jakiegoś drwala, wiecie co, przez jakiegoś, taki drwal mnie prowadził przez ciemny las do chatki, także do jakiejś chatki, no i nie wiem, co się w tej chatce by miało zdarzyć, ale po prostu takie od razu skojarzenie mam, wąchając ten zapach. No niestety, dla mnie niestety on jest, ten zapach, wysoce niepokojący, bardzo taki zielony, ale taki pierwotnie zielony, taki właśnie słowiańsko-zielony, leśno-zielony, ale nie jest to jakaś taka leśna zieloność, taka, wiecie, no przystępna, tylko po prostu coś takiego niezwykle niepokojącego jak dla mnie. Co my tutaj mamy w tym wisencie? Tutaj jest to klasyfikowany zapach jako owocowy. No nie wyczułam niestety tego owoca. Tutaj w składzie mamy grejpfrut, liść czarnej porzeczki. To on tak potliwie troszeczkę dla mnie pachnie. I tutaj właśnie, o właśnie, ten drwal, co mnie prowadził do tej chatki w ciemnym lesie, to jest taki spocony troszeczkę drwal. Nie jakiś śmierdzący, ale jakiś po prostu taki spocony. Czasem ten liść czarnej porzeczki daje nam takie wrażenie takiej zieloności, takiej potliwej wręcz. Takie mam wrażenie przynajmniej. Więc mamy ten liść czarnej porzeczki, liść jeżyny, siano, żubrówka, czyli trawa żubrowa, żołędzie, wanilia, cedr, czystek, czy ja tutaj dobrze, nie, przepraszam bardzo, żołędzie, wanilia, na tym się kończy, żubrówka, trawa żubrowa, żołędzie, wanilia. No jak dla mnie, niestety nie, doceniam, jest to ciekawy zapach, naprawdę interesujący, myślę też, że na wielu mężczyznach by wybrzmiewał rewelacyjnie, na kobietach zresztą też, no to nie jest istotne, na wielu osobach po prostu mógłby wybrzmiewać rewelacyjnie, no mi niestety sprawił troszeczkę takich koszmarów, koszmarów, no nie to, że mi się śniło coś złego, ale po prostu nie miałam ochoty przebywać w jego towarzystwie, jakiś taki dziwny niepokój we mnie wzbudził. Tak samo ten wilk, powiem Wam, że tutaj mam tego wilka, on też jest dosyć taki, on jest z kolei drzewny, tutaj mamy czerwony pieprz, śliwkę, wetiver, mirrę, sosnę, kadzidło, szałwię muszkatołową, skórę, mech dębowy i ambrę. Może i ten wilk byłby bardziej przystępny, aż sobie tutaj go psiknę, bo tego wisenta niekoniecznie chciałam psikać, bo on naprawdę... No, ten zapach byłby lepszy, ale ten zapach z kolei bardzo przypomina mi syrop na kaszel. Taki leśny syrop na kaszel i jest to ładny zapach, spoko, jak najbardziej może się podobać. Natomiast te zapachy znalazły się tutaj właśnie dlatego, że one wszystkie niestety we mnie jakiś taki dziwny niepokój wzbudzają, tak jakby po prostu ktoś zostawił mnie w ciemnym lesie. No niestety,
Ale doceniam czuć w tym tutaj zapachu na przykład takie właśnie górskie, leśne powietrze, jakieś tam właśnie przyprawy nawet. No, czerwony pieprz, śliwka, wetiwer, mirra. No, tutaj mirra faktycznie może być sosna, faktycznie. Jest to interesujący zapach, ale myślę, że na tą chwilę nie dla mnie, chociaż kto wie, czasem mi odbija, że coś przetestuję i okazuje się, że to jest to, no ale na razie na tą chwilę nie. No i mamy tego niedźwiedzia i niedźwiedź jest orientalno-drzewny. Tutaj mamy cynamon, imbir, leśne drzewa, irys, miód, propolis, no jak to niedźwiadek, miód i propolis, cedr, czystek, czyli labdanum, kora drzewna i wanilia. Ten zapach chyba jest najcieplejszy z tych wszystkich, z tych trzech. Zobaczmy sobie tutaj tego niedźwiedzia jeszcze raz. Ale też z tego, co pamiętam, to on mi niestety nie podszedł też. Ten niedźwiedź też by mi na pewno sprawił koszmary. To jest niedźwiedź. Nie, niestety, dla mnie, a rzadko kiedy zdarza się tak, że no naprawdę zapach we mnie jakieś tam dziwne takie odczucia wzbudza. Po prostu jest to zapach dla mnie, no nie wiem, czy dystansujący. Może i to złe słowo, bo ja lubię bardzo dystansujące zapachy. Sama uwielbiam używać takich zapachów. Ale jest tu coś takiego pierwotnie zwierzęco dystansującego, coś groźnego. I to jest zabawne, bo tutaj w ogóle z tego co widzę, to nie ma nawet żadnych. Tutaj mamy ambrę. Ale nie ma nawet żadnych takich odzwierzęcych, właśnie jakieś kastoreum czy coś. Po prostu. Te zapachy przywołują aurę lasu, ale takiego dzikiego lasu, właśnie polskiego lasu, słowiańskiego lasu, takiego z dawnych wieków nawet, gdzie czają się dzikie zwierzęta. O, to jest podsumowanie tych trzech zapachów, jak dla mnie. Niedźwiedź spoko, chyba najlepiej w ogóle z tych trzech, ale nadal myślę, że jakbym się nim popsikała, to niestety znowu bym myślała, że jakieś drwale prowadzą mnie do leśnej ciemnej chatki. Także no. Niestety nie, także przepraszam serdecznie, jeżeli kogoś uraziłam, jeżeli ktoś lubi zapachy Woods Brothers, no dla mnie niestety nie wywołują we mnie uczucie strachu i zalęknienia. Także tak to wygląda. Kolejnym zapachem będzie propozycja od Zoologist i jest to zapach, który mi się nie podoba. Testowałam go na swojej skórze raz i nie wiem, czy będę chciała powtórzyć to doświadczenie. Być może się odważę, ale nie wiem, bo w ogóle zapach ten nie sprawił mi żadnej przyjemności. Wręcz tak, no nie wiedziałam za bardzo, co o nim myśleć, aż w końcu doszłam do wniosku, że chyba raczej, no w ogóle nie jest to, raczej takie odrzucenie. Mianowicie mówimy tutaj o Dodo. New Dodo to jest Dodo po reformulacji, bo był jeszcze poprzedni Dodo. Już nie pamiętam z jakiego roku, natomiast tutaj mówię o tym najnowszym, który jest obecnie dostępny w perfumerii Lulua. Powiem Wam, kurczę, nie wiem, co mam myśleć o tym zapachu. Może przeczytajmy. To jest z 2020 roku zapach. Yves Cassar jest kreatorem. W głowie mamy rozmaryn, petit grain, czyli olejek z gorzkiej pomarańczy, bergamotkę, różowy pieprz. W sercu czarną porzeczkę. Ananas, kardamon, szałwię muszkatołową i w bazie mamy kmin, bazylię, lawendek, piżmo, geranium, paczulę, fasolę tonka, mech dębowy i dąb. Powiem Wam, że ten zapach w ogóle przyniósł mi na myśl takiego, nie wiem, też tutaj ten zapach ma w sobie taki krzakowy, jakiś krzakową taką woń spoconego człowieka po prostu. I sporo osób też właśnie na Fragrantice zwracało na to uwagę, że ten zapach tak potliwie im wybrzmiewa. I ja myślę, że ten zapach mógłby się podobać, bo on jest taki dosyć fajny na lato, taki dosyć właśnie zielono-świeży, ale ma jakby przesadnie dużo tych wszystkich nut. Myślę, że być może kmin też daje taką potliwą atmosferę do tego zapachu. Także no, powiem Wam, że tutaj takie echa takiej męskiej, klasycznej, eleganckiej wody kolońskiej mi przebijają. Wiecie, jakichś takich męskich perfum klasycznych, świeżych, takich w starym stylu, ale niestety jest to stłamszone, a zwłaszcza na mojej skórze takimi przyprawami, taką właśnie potliwą zielonością i takimi, czuję się jakbym po prostu była w Azji i jadła jakąś taką, nie wiem,
sałatkę z trawą cytrynową, ale taką mało smaczną. Tutaj nawet nie ma trawy cytrynowej, ale tak mi się to kojarzy. Tutaj bergamotka, tutaj no nie. Nie, i też wiem, że chyba Parasola, pozdrawiam cię kochana serdecznie, też mówiła, że Dodo to dla niej taki dosyć śmierdziuch jest. Niestety, jest to pierwszy i mam nadzieję, że ostatni z zoologistów, który mi się nie podoba. Jak dla mnie nie jest to po prostu zapach, w którym ja się czuję dobrze. Na pewno są miłośnicy tego zapachu, no bo ktoś kupuje, ktoś lubi, ktoś używa. Natomiast we mnie absolutnie żadnych takich przyjemnych skojarzeń nie wywołał ten zapach. Ja się czuję, jakbym jakby dała jakąś taką właśnie azjatycką potrawę, ale niekoniecznie dobrą. To raczej taka sałatka, która wiecie, szału nie robi. I do tego właśnie ta potliwa nuta, która na mojej skórze niestety wyszła bardzo. No nie. Niestety New Dodo od Zoologist dla mnie odpada. Ale tak jak mówię, tak jak w przypadku każdych zapachów, trzeba samemu przetestować i samemu się przekonać. Natomiast dla mnie to jest taka dosyć osobliwa rzecz. I myślę, że ten Dodo, tak właśnie sobie wyobrażamy, że się gdzieś przez te gęstwiny przedzierał, bo to już jest gatunek, który wymarł. Przedzierał się przez te zieloności w Azji i wiecie, i gdzieś tam to pachniały te skruszone liście. Mamy dzień i ten Dodo gdzieś tam się przedziera przez te liście. Nie wiem, tak sobie to wyobrażam. Natomiast nie jest to zdecydowanie zapach dla mnie, także to jest New Dodo, niestety pierwszy zapach od Zoologist, na którego temat no nie mam za dużo dobrych rzeczy do powiedzenia, także może zostawmy to. I ostatnim zapachem jest zapach, który tutaj powiedziałam na początku filmiku, że ja jego nie posiadam tutaj w próbce, ani nawet nie wąchałam nigdy, ale cała jego jakby otoczka, cała legenda niesamowicie mnie kręci i bardzo, bardzo bym chciała poznać ten zapach. Niestety Luluła nie ma już próbki dostępnej, w ogóle jest tylko cała flaszka, a całej flaszki to stuprocentowo nie kupię. Mianowicie tutaj mówimy o zapachu również od Etat Libre d'Orange i chodzi tutaj o Secretions Magnifiques. Magnifiques, tak chyba się czyta. I tutaj jest to zapach z roku 2006. I jest to zapach, powiem Wam, który naprawdę budzi wiele, wiele kontrowersji, ponieważ Secretions Magnifiques to są wspaniałe wydzieliny, co nazwa już tutaj nam sugeruje bardzo dużo. Mianowicie tutaj chodzi o wydzieliny ludzkie, jak pot, krew, sperma, łzy, coś w tym stylu, więc jest naprawdę interesująco, powiem Wam. Zaintrygowałam się, jak to może pachnieć i co my tutaj mamy. Co my tutaj mamy w składzie? Są tak, wodorosty, mleko, kokos, irys, opoponaks, drewno sandałowe. I powiem Wam, że połączenie wodorostów z mlekiem może być całkiem karkołomne. Ludzie mówią, że ten zapach wzbudza w niektórych. W ogóle nie widziałam nigdy tylu komentarzy negatywnych na fragrantice na temat jednego zapachu i nie widziałam jednocześnie komentarzy tak ekscytujących, tak bardzo właśnie ten zapach w ludziach wzbudza tyle emocji, że po prostu to jest głowa mała, także sobie weźcie, przeczytajcie, nawet jeżeli nie tą fragrantikę, wiecie, międzynarodową, angielską na temat tego zapachu, to chociaż polską, bo na polskiej też było całkiem ciekawie. Ludzie mówią, że ten zapach pachnie jak szpital, jak umierający ludzie, jak właśnie jakieś zwłoki w kostnicy, jak smutek. Jak wiecie, ten zapach dla niektórych jest jak dementor z Harry'ego Pottera, który wysysa z Was, wiecie, całą radość. Bardzo, bardzo depresyjny zapach, tak jak mówię, umierających ludzi, bandaży, szpitali. Niektórzy czują rurę od autobusu, bo niektórzy mówią, że ten zapach jest bardzo metaliczny. Niektórzy mówią, że ten zapach bardzo jest rybi, bardzo taki morski, niekoniecznie przyjemny. Niektórzy mówią, że ten zapach pachnie jak mokry pies. A tutaj komentarz z polskiej fragrantiki, z którego po prostu się uśmiałam w głos i nie mogłam się powstrzymać. To tylko z tego. To tylko tutaj sobie zapisałam, aż się zatkałam w ogóle od tego wszystkiego. Napisałam sobie tylko tutaj to stwierdzenie, które ktoś napisał na temat tego zapachu z fragrantiki polskiej. To chcę powiedzieć, że jest to rabarbarowa łodyga obciąkana przez psa. Ciągle mnie to śmieszy, nie wiem dlaczego, po prostu wszystko, co zawiera psy w roli głównej mnie albo rozczula, albo śmieszy. Ja jestem po prostu psychofanką psa każdej maści.
No zaraz sobie oczywiście wyobrażam mojego psa jak ciamka, łodygę, rabarbaru. Więc bardzo, bardzo zabawne. Także no tutaj Wam powiedziałam, że też, a no właśnie szpital, śmierć, strach i tak dalej, ale też wiele osób stosuje ten zapach Secretions Magnifiques jako straszak na znajomych, więc jestem bardzo, bardzo zainteresowana i powiem Wam szczerze, że jeżeli dorwę kiedykolwiek próbkę tego zapachu, to na 100% zrobię recenzję. Bardzo, bardzo bym chciała poznać ten zapach, ale jednocześnie powiem Wam, że na pewno będzie to zapach pierwszy chyba w życiu, którego będę bała się psiknąć, bo nie wiem co wyjdzie, bo niektórzy mówią, że tak naprawdę sława wyprzedza ten zapach w negatywny sposób i wiele osób patrząc na recenzje innych i tak dalej, skojarzenia innych, sugeruje się za bardzo i czuje w tym zapachu same nieprzyjemne rzeczy. Niektórzy, nieliczni, ale niektórzy zdarzają się tacy, którzy ten zapach nawet lubią, więc nie wiem, ale nie widziałam bardzo dużo takich komentarzy. Przeważnie jest to bardzo taki zapach odrzucający. Niektórzy w nim tam jakieś ładne rzeczy potrafią znaleźć, także ja jestem bardzo ciekawa i tutaj powiem Wam, że jeżeli ktoś ma próbkę tego zapachu i chce się jej pozbyć, to ja chętnie nawet odkupię, także proszę do mnie napisać. Ja chętnie odkupię i chętnie bardzo przetestuję i zrobię recenzję, bo jestem niezwykle zainteresowana i byłby to fajny materiał na filmik dla Was, no i dla mnie fajny sposób na przetestowanie w ogóle, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jedyna polska recenzja tego zapachu na YouTube to jest właśnie recenzja Dwory z kanału Las Zapachów, także tam Was też odsyłam. Ona mówiła, że wcale ten zapach nie jest taki straszny, nawet okazało się, że jej mamie się podoba, no więc jestem mega zaintrygowana i tutaj zdecydowanie musiał się znaleźć ten zapach w tym zestawieniu. Także dawajcie znać, jakie Wy przedziwne zapachy poznaliście, jakie Wy zapachy przedziwne znacie, jakie chcecie poznać. Komentujcie, lajkujcie. Oczywiście do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.